Cześć, z tej strony Adam. Słuchajcie, dzisiaj chcę dla Was przedstawić mój nowy zakup. Kupiłem sobie jeszcze tam kilku bliskim mi osobom takie właśnie cudka. Jest to model firmy Iralan A9. Jest to mini Segway. Już Segwaya, ja nie wiem czy wiecie, ale tego oryginalnego nie ma. Wykupiła je chińska firma Ninebot, z którą Segway się sądził o patenty. Film nie jest zademonstrować, co sobie Adam kupił ostatnio, tylko na co zwrócić uwagę i być świadomym, co się kupuje. Czyli tak, zdjąłem już, widzicie, kierowniczkę, odkręca się je tutaj, są dwa imbusy, piąteczka pasuje, żeby to odkręcić. Zdjęcie tego to jest po prostu kilka tutaj śrubek, odkręcacie, nawet tego nie trzeba odkręcać oddzielnie i to schodzi. Tutaj są takie czujniczki, pstryk, pstryk, takie, o tutaj takie cycki wystają i one wchodzą, słuchajcie, w te, o tutaj, takie czujniki. Słuchajcie, film nagrywam, żebyście widzieli, jak kupić coś takiego i co wymagać od sprzedawcy, pytać. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, akumulator musi być firmy Samsung. Ja mam Samsunga i wiedziałem, że to będzie Samsung. Patrzcie, jak elektronika jest wykonana. W ogóle tak, mamy 20 sztuk baterii litowo-jonowych, 10 w szeregu razy 2, żeby równolegle, żeby mieć pojemność 400 mAh, czyli tak, na dole 8 sztuk, pstryk, 8 sztuk tu, na górze 4 sztuki razem 20. Elektronika idzie w tym miejscu pod tym górnym rzędem 4 sztuk, tutaj są wszystkie tranzystory, układy, które ładują każdą tą bateryjkę z osobna. To jest bardzo ważne, ponieważ słuchajcie, to jest wysokoprądowe, jakby tutaj zrobi zwarcie na tym plusie i minusie, co wychodzi, może, no myślę, że ona by tak się rozegrzała, żeby strzeliła. Wpiszcie sobie na YouTube Howeboard Eggfire Explosion i wyskoczą Wam filmy, co się z tym dzieje. Naprawdę nie wiem, czy ktoś nawet nie zginął, a na pewno kilka mieszkań się spaliło. Więc słuchajcie, najważniejszy i najdroższy jest pakiet, później cała elektronika. Bo tak, silniczki mamy trójfazowe, tutaj patrzcie, już w kołach, tutaj są nasze silniki już wmontowane, dzięki temu duża średnica ma niezły moment obrotowy i dosyć dużo potrafi kilometrów przejechać to urządzonko. Jeździłem póki co po domu tym, ale szybko mi nauka poszła, jest o wiele łatwiejsze od tych, wiecie, przegubowych, takich zwykłych desek. To jest czujnik skrętu, ładnie łożyskowany, nigdy się raczej nie rozleci. Druga najważniejsza rzecz. Płyta główna, popatrzcie, są tranzystory, śrubka, podkładka nylonowa, żeby się nie poluzowało. Jest pad termoprzewodzący do radiatora, który widzimy, o ten gruby aluminiowy metal na dole, płyta. Zobaczcie, jakie to jest wszystko naprawdę niezłej jakości. Surocon, tak? Surcon SK1. Także jak u siebie to znajdziesz, to według mnie masz niezły sprzęcik. I ten akumulator, reszta to co, słuchajcie, tutaj mamy moduł Bluetootha do głośnika, bo to ma Bluetooth, ładnie nawet działa. Tu jakaś też taka, nie wiem, elektronika, która przetwarza sygnały bodajże, bo są z tych czujników, bo te kabelki są podłączone pod tą płytkę, a cały moduł wykonawczy to jest ta płyta, to zasila nam koła. Słuchajcie, temu tyle mamy tych tranzystorów, no bo one kształcają napięcie, no na wyższe, tak, czy tam na wyższy prąd, jakby taki, powiedzmy, wiadomo, regulator, zwał jak zwał. Także słuchajcie, akumulator musi taki być, patrzcie na jakieś podróby, bo to oryginalny, podejrzewam, kosztuje 80-100 dolarów spokojnie. No i płyta główna, że ładny laminat, ale wykonanie tranzystorów, oddawanie ciepła, można jeszcze sprawdzić, czy dobrze śrubki są dokręcone. Druga sprawa, słuchajcie, zdjąłem koszyczek, patrzcie, jest powyginany na górze. To trzeba wziąć, spiłować do płaskiego tego, no nie? Ponieważ jak stajesz tutaj, ja ważę 82 kg, a niby jest przeznaczono do 120 kg, to dotyka tu. A to z kolei tnie trochę nam pakiet, więc na pewno nie jest to dobre, ani elektryki, ani nic. Ja zaraz wezmę dremelkę i to sobie spiłuję. Jest o tym film na YouTube.
Ktoś tam chyba w Ameryce coś takiego nakręcił. Ja nie ukrywałem, trochę się wzorowałem, bo szukałem, jaki model kupić. Także słuchajcie, bezpieczeństwo i sprawdź ogólnie, czy wszystkie kable są fajne, czy nic. Izolacja gdzieś. Najlepiej to jednak właśnie rozkręcić i zobaczyć, jak to jest poskładane, czy coś nie jest przytrzaśnięte, bo naprawdę super to śmiga, jeździ, ale jest na rynku 50 różnych producentów, a wszystkie tak samo będą, słuchajcie, wyglądali. No polecam ja Irelana jednak. Z dwojga złego kupiłbym w ciemno. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy jeszcze czegoś ważnego nie pominąłem, ale jeżeli pominąłem, to są, delikatnie mówiąc, małe sprawy, tak? Zaraz to wszystko skręcę, zobaczę, może jeszcze coś poprawię, dokręcę, ale myślę, że po kupnie taki świadomy przegląd to moim zdaniem jest podstawa. Poglądajcie filmy, wpiszcie Hoverboard Fire Explosion na YouTube. Wyskoczą wam filmy, naprawdę. Trzeba być świadomym, słuchajcie, zawsze co się kupuje, uważać. Tu jest w ogóle ładowarka, ładuje, ale pakiet ma w sobie elektronikę, która, mówię, ładuje każdą celę oddzielnie, a ładowarka tylko dostarcza nam napięcia. Tak samo jak w laptopie jest elektronika ładująca każdą jakby ogniwo oddzielnie, parę, tak samo jest i tutaj. I jak to zawiedzie, a zostawisz na dłuższe ładowanie, albo w ogóle pakiety są słabej jakości, a są wysokoprądowe, bo to trochę prądu bierze, jednak to waży 13 kg i potrafi 120 kg uciągnąć, także może być bieda. Dobra, słuchajcie, to tak wkrótce, bo już miejsce mi się kończy, nie mam dobrych kamer przy sobie, nagrywam bawdziewnym Samsungiem J5. No tutaj jest wyświetlacz, ale to już jest tam drobnostka, jaki zasilę zostało baterii, tak, i jaką prędkością się jedzie.